wystrzeżenie wszystkich pożarów, które z zadymienia są. Po prostu muszę zlokalizować. Następne czynności to podejmuję do kątomierza, kątem, który jest kąt. Przechodzę do mapy, który odmierzam też mniej więcej odległość. Odległość jest wzrokowa. Przypuszczalny kolor dymu podaję i zgłaszam to do namiestnictwa przedborów, radostacją. Później, jeżeli on się rozprzestrzenia, powiadamiam też w tym czasie po namiestnictwie straż pożarną, która jest. Raz zależy, jakie miejscowości są. Jak są Czajków, to na przykład do Szczeszowa. Jeżeli tu na przykład Foluszczyki, Biadaszki, to Wieruszów. I obserwuję nadal. Jeżeli są jakieś silne wiatry, i pożar zaczyna mi się rozprzestrzeniać, radostację podaję do przedborowa i proszę o samolot dodatkowy gaśniczy. No i cały czas łączność ma i z namiestnictwem, i ze strażą, i jeżeli uczestniczy samolot. Wtedy razem współpracujemy operacyjnie przy gaszeniu pożaru. W jakim okresie w ciągu roku ta wieża jest czynna, proszę nam zdradzić? Od 20 tak marca do 15 października. To jest duża wysokość. Jaka to jest dokładnie? 50 metrów. Wchodzenie no nie jest pewnie łatwe, bo to troszeczkę schodów jest po drodze. 142 szczeble. Proszę nam zdradzić właśnie jak w zeszłym roku, bo w tym roku jeszcze może tego sezonu nie było odpowiedniego, ale jak w zeszłym roku wyglądało to wypatrywanie, ile pan pożarów wypatrzył, jak to między innymi pan wspomina? Dużo, bo pożarów najwięcej w okresie było żniwnym na tym. Pożarów miałem przez cały sezon 16. A taki największy pamięta pan? Nie, zawsze nie. W czasie po prostu lokalizuję i nie dopuszczam do większych pożarów. A pracuje pan tutaj już 8 lat, zdradził nam pan to wcześniej. Czy przez te 8 lat zdarzały się jakieś takie duże pożary? Za mnie był, ale to ze zmiennikiem pracowałem, Węglewice. 2 hektary lasu się spaliło. Węglewica. Jak wtedy pan ten pożar wypatrzył, pamięta pan? Ja byłem po prostu w domu na wolnym, zmiennik tutaj mnie pracował. Czy znajomi wiedzą, jaką ma pan pracę, jak to wygląda? Tak, oczywiście. I co mówią, czy przyjeżdżali tutaj oglądać? Niektórzy przyjeżdżają, a ten, ale po prostu nie pozwalam wejść, tylko aby tyle, że wiedzę, wierzę, upatrują sobie i ich widzą i zadowoleni są z takiej wysokości w ogóle, że wieża jest i obserwuję na całym terenie. Ile godzin pan tutaj przebywa mniej więcej? No w tej chwili to średnio tak można powiedzieć 8, a tak jak sezon na przykład jest dłuższy, czerwiec, lipiec, to 10-11. No tutaj ta praca no chwilowo może się wydawać monotonna, bo jeżeli się nic nie dzieje, jeżeli rzeczywiście jest pogoda w porządku, nie ma zagrożenia pożarowego, proszę powiedzieć, co przez 8 godzin pan tutaj oprócz opatrywania terenów no robi? Po prostu troszeczkę gazetki tam od czasu do czasu rzucę, rozwiązuję numery totolotka, takie sportowe rzeczy rekreacyjne po prostu, żeby psychika była silna. Sam po sobie pan przekona się. Niech mi pan namierzy, o tutaj załączam teraz kątomierz i widzimy kościół w Kaszewicach, nie? Niech mi pan namierzy numer, jaki to jest kąt.